Rumunia ma ponad 238 tysięcy km kwadratowych powierzchni i liczy około 19,5 miliona mieszkańców. W drodze z Warny do Bukaresztu przekraczamy w Rusek granicę bułgarsko-rumuńską na Dunaju. Fontanny Artesian w centrum miasta. Katedra Zbawienia Narodu liczy 120 metrów wysokości, a kopuły symbolizują 7 sakramentów. Jej budowa wciąż trwa. Pałac Parlamentu, jeden z największych budynków na świecie, ma 12 nadziemnych i 8 podziemnych kondygnacji. Jest w nim około 1100 pomieszczeń. Sąsiadujące z pałacem budynki rządowe. Szpital Koltea z 1888 roku. Bukareszt jest największym miastem Rumunii i od 1862 roku jej stolicą. Liczy 2 155 000 mieszkańców. Konny pomnik pierwszego króla Rumunii Karola I przed Centralną Biblioteką Uniwersytecką. Pomnik odrodzenia upamiętniający ofiary krwawej rewolucji przeciw reżimowi Czałczesku. Pałac Królewski, w którym obecnie mieści się Muzeum Sztuk Pięknych. Ateneum Rumuńskie, wybudowane w 1888 roku. Mieści się tu główna miejska sala koncertowa na 600 osób. Budowla została uznana za symbol kultury rumuńskiej. Przed Ateneum stoi pomnik rumuńskiego poety Mihaia Eminescu. Budynek w stylu brynkowiańskim, który rozwinął się na przełomie XVII i XVIII wieku w księstwie wołoskim pod rządami księcia Konstantina Brynkoveanu. Jest najbardziej charakterystycznym i unikalnym stylem w rumuńskiej architekturze i sztuce. Jeden z wielu kościołów w centrum Bukaresztu. Mieści się tu kulturalny ośrodek duszpasterski. Budynek byłego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Dawniej w tym budynku miał siedzibę Teatr Narodowy. Siedziba Akademii Architektury. Nowy gmach Bukareszteńskiego Teatru Narodowego ukończony w 2014 roku. Główna sala może pomieścić 1155 widzów. Fontanna na Placu Uniwersyteckim. Pomniki na Placu Uniwersyteckim. Główny budynek Uniwersytetu. W skład Uniwersytetu wchodzi 19 wydziałów, na których studiuje ponad 30 tysięcy studentów. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja, popularnie określana jako cerkiew rosyjska. Gmach rumuńskiego banku centralnego z końca XIX wieku. Pomnik Eugeniusza Karady, założyciela Banku Narodowego Rumunii.
wejście do pasażu Macca Via Cross. Na kształt litery V, gdyż właściciel ówczesnego hotelu Pest odmówił sprzedaży miastu swojej działki. Powstał więc pasaż z dwoma skrzydłami wokół dwóch stron hotelu. Pałac CEC, wybudowany w latach 1897-1900 z przeznaczeniem na siedzibę najstarszego banku Rumunii. Cerkiew Stavropoleos, zbudowana w 1724 roku w stylu grynkowiańskim, zwanym też renesansem rumuńskim. Patronami kościoła są święci archaniołowie Michał i Gabriel. Kościół należał do żeńskiego klasztoru, którego większość budynków została zburzona pod koniec XIX wieku. Zachował się jedynie budynek biblioteki. Zgromadzono w niej największą w Rumunii kolekcję bizantyjskich książek muzycznych, liczącą 8 tysięcy woluminów, wśród nich 80 rękopisów i 400 starodruków. Na Placu Rzymskim znajduje się kopia pomnika Wilczycy Kapitolińskiej. Zajazd Manuka, najstarszy działający hotel w Bukareszcie. Kościół Złotników jest jednym z najstarszych w Bukareszcie. Wzmianki o nim pojawiły się już w 1667 roku. Narodowe Muzeum Historii Rumunii, mieszczące się w monumentalnym Pałacu Pocztowym. Kościół Świętego Antoniego Starego Dworu jest najstarszą zachowaną świątynią w Bukareszcie. Przez ponad 200 lat, do 1842 roku, odbywały się tu koronacje władców Wołoszczyzny. Opuściliśmy Bukareszt i udajemy się do miasta Sybin w Transylwanii. Po drodze zatrzymujemy się we wsi Potlogi. Jest tu pałac wybudowany w 1698 roku przez księcia Wołoszczyzny Konstantina Brankowianu. Kompleks pałacowy jest jednym z najwcześniejszych przykładów stylu grynkowiańskiego, łączącego elementy bizantyjskie, osmańskie i weneckie. To zabudowania kuchni pałacowej, zabudowania dla służby. Brama wjazdowa na dziedziniec. Powozownia. Ogrody pałacowe, które niegdyś były znacznie bardziej rozległe. Za murem otaczającym dziedziniec znajduje się cerkiew świętego Dymitra z 1683 roku. Kolejny przystanek ma miejsce przy monastyrze Kozja z końca XIV wieku. Został wybudowany na polecenie hospodara wołoskiego Mirczy Starego. Wnętrze cerkwi klasztornej jest w całości pokryte freskami. Został w niej pochowany Mircza Stary.
zostało założone przez saskich kolonistów w 1190 roku. Obecnie liczy 170 tysięcy mieszkańców. Gruba wieża z połowy XVI wieku. Obecnie jest siedzibą filharmonii. Fragment murów obronnych i baszta stolarzy z XIV wieku. W 2007 roku Sibiu było europejską stolicą kultury. Miejski ratusz na Placu Dużym, a obok wybudowany przez jezuitów rzymskokatolicki barokowy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. W chórze tego kościoła śpiewa żona obecnego prezydenta Rumunii, Klausa Iohannisa. W ołtarzu głównym umieszczono fresk przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem. Witraże zostały wykonane w 1901 roku w Budapeszcie. Pałac Burkentala, w którym mieści się muzeum obejmujące galerię sztuki i zbiór starych ksiąg. Historyczne kamieniczki przy Placu Dużym. Fontanna w miejscu, w którym niegdyś stała szubienica, na której publicznie wykonywano wyroki śmierci. O niektórych kamieniczkach mówi się, że to domy z oczami. Jedna z uliczek prowadząca z Placu Dużego na Plac Mały. Przy Placu Małym też są domy z oczami. Symbol Sibiu, wieża Rady Miasta, wybudowana w XII wieku, później była wielokrotnie przebudowywana. Barokowy budynek Luxemburg House, w którym obecnie mieści się hotel. Most Kłamców to pierwszy most żeliwny w Rumunii i drugi w Europie. Jedna z legend mówi, że jeśli ktoś na nim skłamie, to most się zawali. W bliskim sąsiedztwie wieży znajdował się dawny ratusz, wzmiankowany w dokumentach już w 1324 roku. Na placu Huet, trzecim głównym placu Sibiu, stoi katedra ewangelicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Katedra jest niedostępna dla zwiedzających z powodu remontu. Przed główną fasadą stoi pomnik arcybiskupa Georga Teutscha. Wieża katedry ma 73 metry wysokości. Sibiu zwane jest miastem artystów. W XIX wieku koncertowali tu sławni muzycy tacy jak Franz Liszt czy Johann Strauss. Dom czeladników z przełomu XIII i XIV wieku był schronieniem dla podróżujących czeladników. Na drewnianym słupie zaprezentowano przykłady czeladniczych wyrobów z metalu. Dom
Czeplena z 1786 roku, znany pod nazwą Dom z Kariatydami, prawosławna cerkiew metropolitalna pod wezwaniem Świętej Trójcy. Jej budowa była inspirowana architekturą Świątyni Mądrości Bożej z Istambułu. Cerkiew została wyświęcona w 1906 roku i potem była kilkakrotnie restaurowana. Kolejny dzień naszej wycieczki rozpoczynamy w rzęsistym deszczu. Jesteśmy w Mediasz, które niegdyś było jednym z głównych miast Transylwanii, zwanej również Siedmiogrodem. Wieża trębaczy warownego kościoła świętej Małgorzaty, mierząca 68,5 metra wysokości. Wnętrze kościoła świętej Małgorzaty. Ołtarz w stylu gotyckim pochodzi z 1480 roku i przedstawia sceny z męki pańskiej. Ściany są udekorowane orientalnymi dywanami, niektóre z nich pochodzą z XVI wieku. Wykonana z brązu chrzcielnica pochodząca z początku XIX wieku. Organy zostały wykonane w 1755 roku. Wieża, w której w 1476 roku był więziony Vlad Palownik, pierwowzór Drakuli. Osobne schody wyjściowe do kościoła dla członków cechów rzemieślniczych. Kościół pochodzi z drugiej połowy XV wieku i jest tak zwanym kościołem warownym, które budowano na terenie Rumunii jako odpowiedź na zagrożenie ze strony Turków. W Mediasz w 1576 roku król Stefan Batory podpisał swoje pacta conventa po tym, jak został wybrany królem Polski. Fragment murów obronnych. Odrestaurowana brama miejska prowadząca na Stare Miasto. A naprzeciwko całkiem współczesna cerkiew. W drodze z Mediasz do wsi Biertan zatrzymaliśmy się przy cygańskich pałacach. Wieś Biertan jest znana dzięki swemu kościołowi warownemu. Trzeba się do niego wspiąć po długich drewnianych schodach. Kościół był otoczony trzema pierścieniami murów, a jego zdolności obronne wzmacniały cztery baszty. Świątynię ukończono w 1524 roku i był to ostatni tego typu kościół wybudowany w Transylwanii. Kościół jest dedykowany Dziewicy Maryi i wybudowano go w stylu późnogotyckim. Wieloskrzydłowy ołtarz ma 28 paneli. Ambona została wyrzeźbiona z jednego kamiennego bloku. Zachowały się fragmenty XVI-wiecznych fresków. Z lewej strony ołtarza jest wejście do zakrystii, w której przechowywano cenne przedmioty. Masywne drzwi były zabezpieczone zamkiem, który blokował je w 13 punktach. Zamek ten był eksponowany na Światowej Wystawie w Paryżu.
pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1283 roku. Zachowały się oryginalne gotyckie baszty kryte czterospadowymi dachami, kryjącymi galerie służące obrońcom kościoła. Dzięki ufortyfikowanemu kościołowi i zachowanej od stuleci zabudowie wsi, Biertan znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kościół nigdy nie został zdobyty przez najeźdźców. W tym budynku był areszt dla skłóconych par małżeńskich. Opuszczamy kościelne wzgórze, by odbyć krótki spacer po wsi. Z Biertan udajemy się do Sigisoary. Sigisoara otrzymała prawa miejskie w 1367 roku. Miejski ratusz. Miasto liczy obecnie około 30 tysięcy mieszkańców. W Sigisoarze są 14-wieczne mury obronne z licznie zachowanymi basztami i bramami miejskimi. Jest to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stoimy przed 64-metrową wieżą zegarową z XVI wieku, w której obecnie mieści się Muzeum Historyczne. W żółtym budynku na rogu w 1431 roku urodził się Vlad Tepes, zwany Vladem Palownikiem, który był inspiracją książkowej i filmowej postaci Drakuli. Widok z murów obronnych na współczesną Sigisoarę. Miasto leży nad rzeką Tarnava Mare. Pomnik Vlada Palownika Drakuli. Fasada ratusza wybudowanego w końcu XIX wieku. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Józefa z końca XIX wieku. Wieża Szewców zniszczona kompletnie w 1676 roku w wyniku wybuchu przechowywanego w niej prochu. Została odbudowana po 5 latach. Wieża Krawców z XIV wieku. Zadaszone schody, zwane schodami szkolnymi z 1642 roku, liczące 178 stopni. Dom pod Jeleniem z XVII wieku. Thank you.
prawosławny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w stylu neobizantyńskim w latach 30. XX wieku. Widokiem na ratusz i kamienicę nad rzeką Tarnawa Mare kończymy wizytę w Sigiszoarze. Pozostajemy nadal na terenie Transylwanii i dotarliśmy do wsi Biskri. Wieś istnieje już od XII wieku i w przeszłości była zamieszkana głównie przez Sasów Siedmiogrodzkich. Od końca XX wieku większość mieszkańców stanowią Romowie. W oddali widać wieżę ufortyfikowanego kościoła. Przy głównym trakcie prowadzącym do kościoła znajdują się typowe saskie gospodarstwa. W 2006 roku brytyjski książę Karol kupił i odrestaurował jedną z saksońskich posesji. Po krótkim spacerze dotarliśmy do kościoła. W XII wieku stał tu mały romański kościół, w XIII wieku wzniesiono potężną wieżę, a ponadto kościół otoczono murami obronnymi. Rozbudowa kompleksu trwała kilka stuleci aż do XVII wieku. Od XVI wieku kościół jest świątynią ewangelicką. Po wewnętrznej stronie murów obronnych znajdowały się pomieszczenia służące jako schronienie dla mieszkańców i ich dobytku w czasie najazdu. Wieś Biskri, podobnie jak 6 innych wsi siedmiogrodzkich, jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze wsi Biskri, malowniczymi terenami Transylwanii, jedziemy do Braszowa. Braszów jest głównym miastem Transylwanii, liczy około 300 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy na placu Unii w dawnym centrum miasta. Na placu stoi posąg nieznanego żołnierza. Bezpośrednio przy placu znajduje się brama prowadząca na teren prawosławnej cerkwi świętego Mikołaja. Kościół w tym miejscu został założony w 1292 roku. Jego obecny wygląd jest efektem rozbudowy dokonanej w XVIII wieku. W pobliżu świątyni jest muzeum najstarszej szkoły w Rumunii. Była to pierwsza szkoła, w której od 1583 roku nauczano w języku rumuńskim. Wcześniej nauka odbywała się w języku starocerkiewnosłowiańskim. Szkoła funkcjonowała do 1850 roku, natomiast muzeum działa od 1964 roku. Jest tu pierwsza rumuńska prasa drukarska. Za jej pomocą wydrukowano 39 ksiąg, między innymi pierwsze rumuńskie podręczniki, a także pierwszą Biblię po rumuńsku. Biblia została wydrukowana na koziej skórze, a jej okładki ważyły 7 kg. W muzeum jest wiele starodruków słowiańskich i rumuńskich.
Zgromadzone zbiory liczą 6 tysięcy książek, które były używane w szkole. Kolegium imienia Andrei Szaguna zaliczany do 5 najlepszych szkół w kraju. Brama Szei, która oddzielała saksońską część miasta od przedmieścia zamieszkanego przez Rumunów i Bułgarów. Brama Katarzyny, wybudowana przez cech krawców w 1559 roku. Ulica Starego Miasta. Synagoga w stylu neogotyckim, wybudowana w 1901 roku. Najwęższa ulica w Rumunii o szerokości od 111 do 135 cm. Ma 80 metrów długości. Górna stacja kolei Kilinowej i nazwa miasta na górze Tampa. Dom Rady Miasta z 1420 roku. Obecnie mieści się w nim Muzeum Historyczne Okręgu Braszow. Z rynku widać sylwetkę czarnego kościoła. Został ukończony w 1476 roku. Po 93 latach budowy został wybudowany w stylu późnogotyckim. Jego dzwonnica ma 65 metrów wysokości. Kościół ma 89 metrów długości i 38 szerokości. W 1689 roku wnętrze kościoła częściowo spłonęło. Po pożarze mieszkańcy zaczęli nazywać świątynię Czarnym Kościołem, ale nazwa ta upowszechniła się jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wracamy na Stary Rynek. Jest on otoczony starannie odrestaurowanymi kamieniczkami. Wznosząca się nad miastem góra Tampa ma 960 metrów wysokości. Brama wejściowa do prawosławnej cerkwi Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Stoją przed nią dwie grupki nowożeńców z gośćmi weselnymi. Świątynia znajduje się w głębi za bramą. Barokowy Pałac Sprawiedliwości z początku XX wieku. Ratusz Braszow z końca XIX wieku jest przykładem stylu Art Nouveau. Odchodząca od Starego Rynku uliczka prowadzi na drwący strumień i tereny spacerowe.
Tu kończymy naszą wizytę w Braszów i udajemy się do miejscowości Sinaja. Sinaja jest niewielkim miastem liczącym około 10 tysięcy mieszkańców. Odwiedzamy tu kompleks obejmujący dwa pałace wybudowane dla rumuńskiej rodziny królewskiej. To pałac Pelisor z przełomu XIX i XX wieku. Pałac został znacjonalizowany przez władze komunistyczne, a następnie w 2006 roku odzyskany przez rodzinę królewską i do dziś pozostaje w jej rękach. Idziemy w kierunku drugiego pałacu, nazwanego Peleș. Pałac został wzniesiony z polecenia króla Rumunii Karola I. Uroczysta inauguracja miała miejsce w 1883 roku. Freski na wewnętrznym dziedzińcu. Królowie rumuńscy Karol I i Ferdynand I oraz Karol II i Michał I. Ogrody pałacowe są położone na kilku tarasach. W ogrodach są liczne rzeźby, przeważnie z marmuru kararyjskiego, w większości wykonane przez włoskiego rzeźbiarza Romanellego. Monumentalna fontanna przedstawiająca morskie bóstwo z dwoma satyrami. Lwy pilnujące przejścia. Pomnik królowej Elżbiety, żony Karola I. Centralna wieża z trzytarczowym zegarem. Pałac wybudowano w stylu architektonicznym, który jest mieszanką renesansu i gotyku, podobnie jak zamek Ludwika II Neuschwanstein w Bawarii. Jak zwykle w takich miejscach nie brakuje kramów oferujących turystom różnorodne wyroby. W tym monastyrze przechowywany jest pierwszy egzemplarz Biblii wydrukowanej w Rumunii. Opuściliśmy już Sinaję i jedziemy w kierunku delty Dunaju. Dotarliśmy do Tulczy, gdzie zwiedzamy Muzeum Delty Dunaju. Muzeum prezentuje ptaki i zwierzęta żyjące w Parku Narodowym Delta Dunaju. Jest tu także akwarium, w którym można obejrzeć okazy fauny wodnej.
Po zwiedzeniu muzeum wypływamy w rejs po delcie Dunaju. Koło Tulczy Dunaj dzieli się na trzy główne ramiona przed ujściem do Morza Czarnego, nazwane Kilia, Sulina i Święty Jerzy. Delta ma powierzchnię ponad 5100 km2. Jest drugą pod tym względem w Europie po delcie Wołgi. Leży na terenie Rumunii i Ukrainy. Na terenie Rumunii zajmuje 3500 km2. Na terenie delty żyje około 15 tysięcy ludzi, większość z nich zajmuje się rybactwem. Dostęp do wielu osad i wsi w delcie jest możliwy wyłącznie drogą wodną. Widoki miejscami są takie, jakie spotyka się na rozlewiskach Amazonki. W delcie rośnie około 1200 gatunków roślin, występuje 300 gatunków ptaków oraz 85 gatunków ryb słodkowodnych. Rzeka Dunaj ma 2850 km i jest drugą pod względem długości w Europie. Przepływa przez 10 krajów, przy czym niektóre mają dostęp tylko do jednego brzegu. Delta Dunaju została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery. Obszary ścisłej ochrony obejmują 2733 km2, to jest ponad połowę powierzchni delty. Para łabędzi ukryła w szuwarach swoje młode. Pelikanom często towarzyszą kormorany. W delcie żyje społeczność Lipowian, potomków starowierców, którzy opuścili Rosję w 1772 roku i schronili się tu przed prześladowaniami religijnymi. Żegnamy deltę i zmierzamy do Konstancy, ostatniego punktu na trasie naszej wycieczki. Jezioro Razim, które jest największym zbiornikiem wodnym w Rumunii.
zatrzymaliśmy się w pobliżu miejscowości Enisala, by rzucić okiem na usytuowane na malowniczym wapiennym wzgórzu ruiny średniowiecznego zamku Heraklea. Głównym zadaniem tej fortecy z XIII wieku była kontrola żeglugi po wodach pobliskiej delty Dunaju i po zachodniej części Morza Czarnego. Spacer po Konstancy rozpoczynamy od pomnika Zwycięstwa. W pobliskim Parku Zwycięstwa można zobaczyć amfory, sarkofagi i elementy pochodzące z rzymskich budowli. To drzewo to pochodząca z Azji Albicja jedwabista. Pomnik Wilczycy Kapitolińskiej, który można spotkać w wielu rumuńskich miastach. Meczet Hunhiar z 24-metrowym minaretem nadal służy wyznawcom islamu. Konstanca została założona około 600 lat przed naszą erą i nazywała się wówczas Tomis. Obecnie liczy około 320 tysięcy mieszkańców. W starej części miasta, na placu Owidiusza, znajduje się Narodowe Muzeum Historii i Archeologii. Przed gmachem muzeum stoi pomnik rzymskiego poety Owidiusza. W oddali widać minaret wielkiego meczetu. Ma on 47 metrów wysokości. Gmach muzeum został zbudowany w stylu rumuńskiego odrodzenia i ukończony w 1921 roku. Niektóre archeologiczne eksponaty, głównie sarkofagi, znajdują się na placu Owidiusza obok muzeum. Wielki meczet wybudowany przez króla Karola I w 1913 roku jest wzorowany na tureckim meczecie w Konii. Mihrab wskazujący kierunek Mekki i tradycyjnie z jego prawej strony minbar, czyli kazalnica. Kopuła wznosi się na wysokość 25 metrów i ma 8 metrów średnicy. Widok na Stare Miasto i port w Konstancy z balkonu minaretu, na który prowadzą schody liczące 140 stopni. Dom z lwami z końca XIX wieku. W okresie międzywojennym był przez krótki czas siedzibą Loży Masońskiej.
rzymskokatolicki Kościół Świętego Antoniego z 1936 roku. Jest zbudowany w stylu romańskim i wzorowany na kościołach w północnych Włoszech. Świątynia przechodziła różne koleje losu. W czasie II wojny światowej żołnierze rosyjscy zamienili ją na magazyn amunicji, a wieżę używali jako punkt obserwacyjny. W czasach komunistycznych nie wolno w niej było wykonywać posługi dla wiernych. Na bocznym ołtarzu patron kościoła święty Antoni. Święto patrona 13 czerwca ma miejsce błogosławieństwo kwiatów lilii, dotykanie świętych relikwii i błogosławieństwo dzieci i chorych. Odbywa się także procesja niosąca figurę świętego Antoniego po ulicach wokół kościoła. Tu z kolei jest prawosławna katedra pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Została wybudowana w stylu neobizantyńskim z prasowanych cegieł przedzielanych betonowymi pasami. Freski po obu stronach drzwi wejściowych. Dębowy ikonostas został wykonany w Paryżu. Wnętrze jest bogato zdobione freskami. Zostały one wykonane w latach 1959-1965 przez malarzy z Bukaresztu. Katedralnym tuż przy katedrze znajduje się stanowisko archeologiczne z ruinami starożytnego Tomis. Pomnik rumuńskiej królowej Elżbiety. Widok z nadbrzeżnej promenady na port w Konstancy. To największy port na Morzu Czarnym, a dzięki połączeniu kanałem z Dunajem jest głównym portem tranzytowym dla krajów naddunajskich. Przy promenadzie jest budynek kasyna, obecnie restaurowany. To jego oryginalny wygląd. Genueńska latarnia morska 8-metrowej wysokości z 1860 roku. Opuszczamy już Konstancę i jedziemy na lotnisko w Warnie. Po drodze jeszcze rzut oka na pole lawendy i to już koniec naszej wycieczki.